Cześć! Dzisiaj pokażę Wam cztery niestandardowe rzeczy, które można zrobić w Obby Kreatorze. Pierwsze. Otwierające się drzwi, ale takie metalowe. Robicie guzik. I tutaj kolor zielony, materiał neonowy. Tutaj możecie znaleźć Reflectance Zero, Surface Smooth, Transparency Zero. I tutaj Activate for Others, Pulse, Button Type, Make Objects Invisible, Button Activation Tip On, czyli wszystkie. Show Timer False, czyli nie pokazuje czasu. Time 5, czyli że na 5 sekund to działa. Click Radius, z odległości, gdzie można kliknąć, to na 50. Layer Activated True, Push Block Activated False, Modify Effect False i Objects Edit. I tutaj macie to niezaznaczone, więc klikacie to, to i to. I Confirm wciskacie. I przez to, to tylko bez kreatora działa, bo tak to ten guzik się Wam edytuje. Tutaj jest za pomocą Diamond Plate zrobione to jest. Tutaj się edytuje kolory. I dobra. Tutaj są drzwi. Uwaga, działa klamka. Uwaga, jak to zrobić? Bierzecie guzik, Activate for Others, False, Button Tip, Make Objects Invisible, Button Activation Tip, Show Timer, False, Time, 4, Click Radius, czyli z jakiej odległości możemy kliknąć, to 50. Layer Activated True, Push Block Activated False, Modify Effect z False i Objects Edit, i to macie odkliknięte. I macie to odkliknięte. Jak macie to odkliknięte, to po prostu klikacie w to. Wtedy powinno czerwona obramówka się pojawić, powinna. I wtedy, tak to nie możecie. No możecie. I następnie. Chcecie się wspiąć po tym. Uwaga, robicie niewidzialną drabinę. Wystarczy skopiować ją potem. Ale najpierw widoczna, zaznaczacie kontrolem, klikając myszką w te części, trzymając kontrol. I potem jest takie coś jak transparency. I to na 1. I wtedy to się stanie niewidzialne. I uwaga! Tutaj się robi guzik. I tak to się robi. Uwaga, pokazuję jak. Tutaj część niewidzialną się robi. Uncolored False. Cast Shadow Crew. Kolor. Może być podstawowy. Materiał plastikowy, Reflectance Zero, Surface Smooth, Transparency 1. I tutaj robicie taki guzik,
który activate for others response. Make objects visible. Button activation tip all. Show timer false. Time infinite. Pokazuję wam, jak to się robi. Wystarczy 0 pisać. Click radius. Odległość klikania, jak zwykle 50. Player activated true. Push block activated false. Modify effects false. Objects te. Oto. Current field. A potem klikasz i proszę. I już prawie koniec. Zastanawiacie się, dlaczego to jest krzyżyk, a tutaj jest ptaszek. Oto, że tutaj się nie styka. Jest taka drabina, się nie styka. Pokażę wam, jak trzeba zrobić, aby się stykało. Tutaj nawet się nie styka. Tutaj już się styka. Pokażę wam jak. Tylko sobie to skopiuję. Można tak też, ale ja wolę za pomocą kontrola. I się upewnię, że wszystko wtedy. Kopiuję. Dobra. I pokazuję. Macie takie coś, które się nie styka. Wchodzicie do ustawień. Przesuń. 0.1 i to woli przesuwacie, póki ta zielona linia nie będzie z tym. Wtedy wygląda to, jakbyś się wspinał po drabinie, znaczy po lince. No i to na tyle. No to pa i miłego dnia.